Mateusz Dudek jest mistrzem fotografii, a jego obiektyw jest niczym sokole oko, który uchwyci najdrobniejsze szczegóły. Myślę, że ilość zdjęć tak naprawdę nie świadczy, świadczy o niczym. Tylko tym, że ktoś zrobił dużo zdjęć. Dziś, żeby się wyróżniać, no, potrzeba tego czegoś. I tym czymś może być albo jakość zdjęć, albo forma, bądź nisza, w jakiej fotograf danej się operuje, czy ilość nagród, które dany fotograf zbiera. Tak więc to, żeby zostać zauważonym, jest, myślę, jest wiele, wiele różnych dróg. Dużo zdjęć, no, jak się robi sesję, to właśnie jest odrzut. I są zdjęcia takie perełki i często tych perełek, no niestety my nie możemy pokazać fotografowi, jeżeli fotografowie nie mogą pokazać, jeżeli mamy autoryzację do tego. A to właśnie dla tych perełek często ja mówię, o, dlatego właśnie jestem fotografem. Móc właśnie, to jest, wrócę do tego, co nawiążę, bo to jest rozwinięcie tego, co powiedziałem, czyli w szczególności gwiazdy bardzo dbają, jest pilnowane ich image, czyli wizerunek, jak one są postrzegane. I często jak wizerunki osób z tych pierwszych stron gazet, ja mówię, kim są ci ludzie, których ja patrzę, czy obserwuję gdzieś w gazetach, czy w telewizji. Ja to są zupełnie inne osoby, które ja osobiście miałem przyjemność poznać, z nimi pracować i zobaczyć ich prawdziwe emocje, uśmiech. Ja mówię, wow, ja mówię, o, to są zdjęcia, które chcę użyć. Nie, nie można. No tak. No ja też jestem fotografem portretowym i fotografem eventowym, więc no... Wiadomo, opcję aparatu można zmienić tak, że przyciśniemy przycisk i nam będzie jak z pistoletu automatycznego aparat robił zdjęcia, ale to już nie jest to. No, zdjęcie po pierwsze musi mieć swoją ostrość, wiedzieć, na czym my skupiamy nasz wzrok i jako już bardziej... Już nawet nie chodzi już jako doświadczony fotograf, czy osoba, która bardziej obserwuje ludzi, czy obserwuje to, co się wokół tej osoby dzieje, w szczególności na eventach, to fotograf musi przynajmniej, no można patrzeć końca własnego nosa i co się przed nim dzieje, ale nie w tym rzecz. No, fotograf musi mieć to poczucie, czuć wibracje danego pomieszczenia, danej imprezy, danego miejsca, danych osób, których go otaczają, obserwować. Głównie tu chodzi o obserwację, czyli gdzieś w danej sali jest jakaś rozmowa osób i teraz patrzymy, okay, czy to jest poważna rozmowa biznesowa, czy jakaś bardziej swobodna i zaczynamy już obserwować, co się gdzieś dzieje. I nagle wiadomo, często jest tak, że my już jesteśmy o krok do przodu. Ja już wiem, że ta osoba za chwilę się będzie śmiała i już mam aparat na tej osobie. I wtedy, jak tylko już widzę ten uśmiech, ciach. Ale ja uwielbiam bawić się światłem na sesjach zdjęciowych. Uwielbiam to po prostu, kiedy mam mężczyznę czy kobietę przed sobą. Najpierw patrzę na tą osobę, patrzę, jaki ma potencjał wizualny, co można z tą osobą zrobić. I teraz... To jest tak jak mechanik, który patrzy na coś i teraz który klucz użyć. To jak ja fotograf, patrzę na daną osobę i teraz buzia jest okrągła, czy buzia jest taka, użyję tego światła, tamtego, to jest mężczyzna, kobieta, czy ma ładną, zadbaną skórę, czy niezadbaną. To wszystko zależy wtedy, to teraz, żeby tą osobę jak najlepiej zaprezentować, to trzeba wiedzieć, jakiego światła tak naprawdę użyć, kiedy można sobie pozwolić na światło ostrzejsze, w których miejscach, gdzie, jak, więc jest bardzo dużo tu już potem już takich technicznych elementów, jeśli chodzi o światło, ale światło, czy rzeźbienie, nie światłem, to ja to uwielbiam po prostu. Jak bogate jest twoje portfolio? Prowadzisz jakąś własną statystykę, ile wykonałeś zdjęć? Nie. Nie, nie prowadzisz. Nie, nie, nie.
Nie, ja uciekam od statystyk. Ja zawsze byłem humanistą, ja od takich statystyk, numerów, jakoś nie czułem się z tym najlepiej. Mhm. Jeżeli miał przyznać łącznie, ile osób już udało mi się sfotografować, tak w samych portretów, to będzie tak plus minus, no około 100 osób. To może nie wda dla bardziej doświadczeni fotografowie, to teraz myślę, że jak pili kawę czy herbatę, to się aż zakrztusili. Pozdrawiam przy okazji. Ale dla mnie to jest bardzo duża ilość osób, z czego jestem też bardzo dumny, bo wiadomo, że nie wszystkie portrety ja jestem w stanie upublikować, gdzie staram się i też bardzo staram się to też przekazywać swoim modelom czy klientom, że tu staram się pokazywać swoje prace od samego początku, jak ten mój progres wygląda i tu nie chodzi o to, że ja chcę sobie, brzydko mówiąc, buzię wycierać czyimś wizerunkiem, tylko zaprezentować swoją pracę, jak dana osoba się prezentuje na zdjęciach, więc dlatego akurat ja należę też do nielicznych fotografów, którzy publikują zdjęcia od każdej osoby, od której otrzymuję zgodę. Więc ja już tu też już raczej mówię już z góry, że proszę się też nie obawiać, że przez to, że moje portfolio takie oficjalne jest takie bardzo obszerne i widoczne, że każda osoba, która się u mnie pojawia przed kamerą, że ona będzie na moich social media. Nie, tak nie jest. Każdy ma prawo wyboru i jeżeli ktoś chce, szanuje swoją prywatność, czy chce zachować te swoje zdjęcia tylko dla siebie, czy to są zdjęcia do wykorzystania w biznesie, czy prywatnie, to już każdy ma prawo wyboru. Jeżeli ktoś mówi, że nie mogę wykorzystać danego zdjęcia, to wtedy ja to szanuję i mówię jak najbardziej w porządku, więc tutaj nie ma z tym problemu. Najważniejsze to jest tak naprawdę starać się przedstawić osobowość danej osoby na zdjęciu, a nie tylko jej jakąś taką wydmuszkę, ja to tak mówię. Bo czasami tak jest, czasami człowiek patrzy na te zdjęcia i mówi, fajne zdjęcie, ale ono jest takie, ale jest... brakuje tej duszy, tej osoby na nim. Czyli, że jest ktoś, ale nie ma osobowości w tym. Robię co mogę, więc też gdzieś tego marketingu tam nie znałem, ale głównie chodzi taki przyziemny, czyli to publikacje tych naszych postów, docieranie z reklamami sponsorowanymi czy z ofertami. I tu są te elementy właśnie tego, czego ja nie lubię robić, ofert, czyli rozmowy o pieniądzach. To bardziej bym powiedział właśnie w tej kwestii. To jest typowe dla duszy artystycznej, więc jesteś w pełni artystą, ja to rozumiem. Naprawdę, ja mogę o zdjęciach rozmawiać, mogę robić wszystko, tylko kiedy przychodzi kwestia właśnie wycen i to ja mówię... Tak, artyści tak mają, dokładnie. Nie lubią rozmawiać o pieniądzach, ale muszą je mieć. Vispa TV is a multicultural television from Great Britain. It is reported from many regions, debates with exciting people, talks with experts and many other programs. Vispa TV. Welcome.